Cześć! W momencie nagrywania tego materiału jest 15 dzień 4 miesiąca księżycowego roku ziemnego bawoła. A to oznacza jedno. Po drodze do pracy będę musiał kupić dary dla duchów. Ponieważ u mnie w biurze mam taki ołtarzyk dla ducha miejsca i ducha pieniędzy. Te duchy zapewniają mojej firmie dobrobyt. I trzeba im składać dary w 1 i 15 dniu miesiąca księżycowego. Co miesiąc. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda moja codzienna droga do pracy przez zatłoczony Saigon i jak składa się ofiary dla duchów, zapraszam. Jak widzicie, jestem już na swoim motorze. Teraz będę jechał do pracy. Za mną jest blok, w którym mieszkam, o którym opowiem wam innym razem. A teraz zobaczcie, jak wygląda moja codzienna droga do pracy. Oczywiście z przystankami na zakup darów dla duchów. Cam nào nó hợp để làm để vặt vặt nước ấy. Cái chắc còn cho xem một thay ký đi. Cái nào nhiều nước nhất. Dotarłem już do biura mojej firmy, po drodze kupując wszystko, co duchom do życia potrzebne. I tak, mam tutaj zielone pomarańcze. Jak sama nazwa wskazuje, pomarańcze są oczywiście zielone. No w Wietnamie jest wszystko nieco inne. Dwa rodzaje ciastek, wódka, żeby duchom nie było nudno, no bo wiecie, przez cały dzień siedząc na ołtarzyku może być trochę nudno. Woda do popicia tej wódki. No i chryzantemy złociste. A chryzantemy złociste są uniwersalnym kwiatem w podziękowaniu dla duchów. Wiecie, są złote jak pieniądze, więc my składamy kwiaty w kolorze pieniędzy. Duchy przynoszą nam, pozwalają nam zarabiać prawdziwe pieniądze. A teraz pokażę wam, jak wygląda ołtarzyk ducha miejsca i ducha pieniędzy, co się z nim robi i jak się składa dary. Moi drodzy, to jest ołtarzyk duchów mojej firmy. Tutaj już sobie przygotowałem dary do składania, ale najpierw, zanim to zrobię i pokażę wam, jak się składa dary, opowiem wam trochę o tym, co się na ołtarzyku i kto się na tym ołtarzyku znajduje. Zobaczcie. I tak, moi drodzy, to jest duch miejsca. On pozwala tutaj nam operować w mojej firmie, naszym pracownikom na co dzień. To natomiast, moi drodzy, jest duch pieniędzy, duch dobrobytu. Widzicie, tam ma takie pojemniki ze złotem, no i całe też jest ubrane na złoto. Nawet na kolanach trzyma pojemnik ze złotem. Tutaj, moi drodzy, jest kadzielnica. Tutaj wkłada się kadzidełka. Jest 5 kieliszków, oczywiście przyozdobionych w smoki, no bo jakżeby inaczej. Do dwóch z nich wleję za chwilę alkohol, do dwóch natomiast wodę, żeby duchy mogły sobie wybrać, czego chcą się napić. A więc, moi drodzy, do dzieła. Pierwsze, co zrobię, to polanie duchom alkoholu. Tutaj z 5 kieliszków wleję wódkę do dwóch, ponieważ duchy muszą móc sobie same później wybrać, czego się napiją, czy to będzie alkohol, czy może jednak zwykła woda źródlana, ponieważ to też im za chwilę zaoferujemy. Wódkę stawiamy po prawej stronie. Tutaj trzeba dobrze zakręcić, żeby moc nie ulatywała. Teraz woda do dwóch kolejnych kieliszków.
Trzeba ostrożnie, żeby się nie ulało. O. Teraz jak mamy już rozlane do kieliszków napoje, przyszedł czas na postawienie owoców. Owoce ułożone na dekoracyjnym platerze stawiamy tutaj w lewym frontowym rogu ołtarzyka. Następnie chryzantemy w wazonie. Chryzantemy tutaj. Tu jest miejsce chryzantem, to jest prawy przedni róg. Trzeba je ułożyć tak, żeby wazon, broń Boże, się nie przewrócił za chwilę, gdyż nasze chryzantemy, które dzisiaj kupiłem, są dość wysokie, jak widzicie. Brakuje już trochę miejsca na ciastka, na słodycze, ale to nie problem. Tutaj jest taka zmyślna szuflada. Tutaj można to położyć. Wietnamczycy zazwyczaj stawiają takie dary jeszcze tutaj na dekoracyjnych podstawkach albo jakichś ładnych talerzach, no ale z braku czegoś lepszego można zrobić i tak. I teraz najważniejsze. Prośba do duchów o to, żeby się zaopiekowały biznesem i żeby pozwoliły robić mi i całej firmie pieniądze. Teraz zapalę kadzidełko. Może tutaj do kadzielnicy. I wtedy ja i cała moja firma będziemy mieli taki abonament 15-dniowy na szczęście i robienie pieniędzy. Ponieważ tyle to trwa, co 15 dni trzeba te dary zmieniać, kupować nowe, ponieważ w nowiu, czyli pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąca księżycowego i 15 dnia, czyli przy pełni księżyca, składa się właśnie takie dary. A teraz, moi drodzy, procedura palenia kadzidła. Zapraszam. Kadzidełko zapalone. Teraz nie można go zdmuchiwać. Można tylko albo nim zamachać, albo machnąć ręką, żeby zgasło. A teraz, moi drodzy, procedura proszenia o szczęście i pieniądze. I to by było na tyle, moi drodzy. Dzięki, że pomogliście mi dzisiaj prosić o szczęście i pieniądze. Mam nadzieję, że wam się podobało, dowiedzieliście się czegoś nowego. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!